piątek domowym meczem z Koroną Kielce Kolejorz rozpocznie rywalizację w grupie mistrzowskiej Lotto Ekstraklasy. Oto pełen terminarz meczów Lecha w tej fazie rozgrywek. Na początek zespół Nenada Bielicy będzie się mierzył z niżej notowanymi rywalami. Na spotkania z kandydatami do mistrzowskiego tytułu przyjdzie nam trochę poczekać. Na tym etapie każdy mecz jest jednak niezwykle istotny. Piłkarze podkreślają, że muszą utrzymać pełną koncentrację. Jak to nazwać? Każdy mecz jest o finał, znaczy o punkty, kolejne trzy. Brakuje nam tych punktów, żeby być pierwszym. I jak przegramy mecz, no to automatycznie można w jakiś sposób, wiesz, no wyganiamy się. Bo jeżeli przegramy pierwszy mecz, to automatycznie mamy, nie wiem, jak wygra Jagiellonia z 5 punktów straty. Zostaje 6 meczów do końca, no to jest ciężko, tak wiesz, już później cokolwiek zrobić, nie? Są to mecze, każdy będzie o kolejne następne ważne punkty. No my jeżeli chcemy dojść do celu, który sobie założyliśmy, to każdy mecz musimy wygrać. No nie, że musimy, że sobie nakładamy tą presję, tylko jesteśmy w stanie. Na początek macie raczej łatwiejszych rywali. No, łatwych też, widzisz, no każdy to może, tak jak Arka, z Arką będziemy grali, czy będzie, jesteśmy faworytem, to nie jest łatwe. Wiesz, finał Pucharu to jest następny kolejny mecz. Korona Kielce potrafiła nieraz udowodnić, że umią wygrywać z górną czwórką nawet, nie wiem, czy ósemką, jakby to się nie mówiło. Więc to jest, wiesz, każdy kolejny mecz, ważne, żebyśmy my byli przygotowani. Nie to, że jesteśmy faworytem, tylko żebyśmy pokazywali to w każdym kolejnym meczu na boisku. A czas podsumowań będzie po 4 czerwca, czy tam kiedy się kończy. Na początku rundy się martwiliśmy, że ta wasza forma przyszła za szybko, potem przyszło lekkie zahamowanie, ale teraz chyba znowu rozpędzona ta lokomotywa wjeżdża. Początek faktycznie mieliśmy słabszy, ale to już było w lipcu, ja nawet nie pamiętam, co było w styczniu, a to są takie czasy, wiesz, no nie da się całego sezonu, nawet Chelsea w lidze angielskiej, gdzie jest no jedna z lepszych lig na świecie, ma swoje zahamowania, przegrywają mecze, ale zrobili dużą przewagę. No my dobrze wyglądamy, wcześniej w poprzednich trzech meczach przed Płockiem graliśmy 3 mecze, tak, gdzie nie potrafiliśmy wygrać meczu, tylko 2 remisy, porażka. Teraz znowu wracamy. Ważne, żeby teraz na te ostatnie mecze, tak, żeby była ta forma, żebyśmy udowodnili. Nawet nie musi być 3-0, ważne, żeby 1-0, bo teraz to już w ogóle są punkty ważne. Tak jak wcześniej mówiłem, że są bardzo ważne, to teraz jest słowo bardziej ważne od bardzo ważne? To. Mega ważne. Może będzie mega ważne. Komplementujesz wszystkich rywali, no ale na pewno gdzieś tam masz w głowie, z kim będziecie de facto walczyć o ten tytuł mistrzowski, które drużyny się do tego włączą, twoim zdaniem? Co są przed nami teraz, no to na pewno oni, ci co są za nami mają tą trochę większą stratę, wiesz, no to wszystko można łatwo podgonić, no my ważne, żebyśmy byli gotowi już w piątek, tak, bo to jest pierwszy z tych 7 finałów, tak, gdzie mamy 2 punkty do Jagiellonii, a oni niech tam sobie punkty tracą, my patrzymy na siebie, jak będziemy patrzeć na siebie, jak będziemy dobrze wyglądać i jak będziemy grać jak w ostatnich 2 meczach, to będzie dobrze. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.